Ponad 120 wędkarzy zgromadziły w miniony weekend rodzinne zawody wędkarskie na zbiorniku Ostrówek w Roskochowie. 3 lipca amatorzy wędkarstwa z całego powiatu spotkali się na wędkarskim pikniku rodzinnym, który odbył się w okolicach Starorzecza Wisły w Roskochowie. Wokół woda, zieleń, jak tutaj Państwo widzicie. I cel jest jeden. Wędkarz, który wędkuje i jeszcze zabrać rodzinę. Impreza organizowana jest corocznie od 10 lat przez klub wędkarski Karaś, działający przy OSP w tej miejscowości. W pikniku, który przybrał formę wędkarskich zawodów, wzięły udział 44 rodzinne drużyny. Złowiłeś coś? Jeszcze nie. Wszystkie miały jeden cel – złowić jak najwięcej dużych ryb. Pomimo sportowego charakteru pikniku uczestnicy podkreślali, że nie liczy się dla nich wynik, a atmosfera rodzinnego święta na zawodach oraz oderwanie się od domowych obowiązków. Spokój przynajmniej jest. To jest najważniejsze. To wszystko się bierze na przyjemność. Z wnukami się jeździ od małego. Odpoczynek od narzeczonej. O niezwykłości imprezy świadczyć może fakt, iż wystartowały w nim wszystkie pokolenia. Od małych dzieci, dla których była to pierwsza wyprawa na ryby, po seniorów, których miłość do wędkarstwa osiągnęła już dawno półwiecze. Wszyscy spędzili całe popołudnie wpatrzeni w spławik unoszący się w wodzie, w oczekiwaniu złapania przynęty przez rybę. A było co walczyć. Starostwo powiatowe w Chrzanowie i Urząd Gminy Babice jako główni sponsorzy ufundowali dla zwycięzców akcesoria wędkarskie. Ponadto organizujący zawody klub wędkarski Karaś oraz sponsor Wiesław Buczek przygotowali upominki. Dzięki temu żadna z 44 drużyn nie odeszła z pustymi rękami. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła też nagroda specjalna ufundowana przez wiceburmistrza Chrzanowa Stanisława Duszę. Tajemnicza biała koperta wznieciła ciekawość, którą zaspokoić mógł jedynie jej zwycięzca, pan Stanisław. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła dwuosobowa drużyna Stanisława Duszy w charakterystycznych żółtych koszulkach. Ta barwa to ich znak rozpoznawczy w środowisku wędkarskim. Drugie miejsce przypadło rodzinie Święcickich, natomiast trzecie miejsce zdobyła Iwona Nicieja. Sędzią głównym zawodów był Tadeusz Szarlej, sędzia klasy okręgowej z Chrzanowa. Na 44 uczestniczące tu drużyny aż 25 coś złowiło. Tuż przed wręczeniem nagród zapoczątkowano akcję ochrony dużej ryby na miejscowych łowiskach. To inicjatywa miejscowego klubu wędkarskiego Karaś kierowanego przez pana Jana Halbinę. Będziemy chcieli po prostu na zebraniu sprawozdawczym przejść taką uchwałę, która by zapewniała to, że ryba złowiona powyżej, tu dokładnie chodzi o karpia, powyżej 65 cm szłaby z powrotem do wody. W wody Starorzecza Wisły wpuszczono dorodne okazy karpia i lina. Dokonali tego wicestarosta powiatu chrzanowskiego Adam Potocki oraz dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Wiesław Domin. Ryby pojawiły się w wodach Starorzecza dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, za co organizatorzy akcji serdecznie im dziękują.